Chociaż rzeczywiście stosuję w dużym stopniu instrumenty jakieś właśnie stare, akustyczne, no też tradycyjne, skrzypce, altówka, czy też jakieś inne, to właściwie nie jestem w żaden sposób jakimś purystą, prawda, i propagatorem muzyki takiej czy innej, prawda, akustycznej. Po prostu tak się złożyło, że ja gram na takich instrumentach. A więc byłem tym jurorem w Nowej Rudzie i pewnego wiosennego dnia koncert jednego ze studentów miał się odbyć na świeżym powietrzu. Było ciepło i wszyscy z przyjemnością przyjęli ten pomysł. Był tam taki amfiteatr, niewielki amfiteatr, gdzie na estradzie został postawiony fortepian. Przy fortepianie usiadł młody człowiek i zaczął grać. Słychać było naokoło dźwięki przyrody. Już ptaki się przebudziły i jako, że było ciepło, rozśpiewały się naokoło. Myślę, że Mietek Litwiński, bo on był tym pianistą, dobrze wiedział, dlaczego właśnie w tym miejscu i to wcześniej odkrył, że tam jest dużo drzew i pięknie śpiewają ptaki. I razem z tymi ptakami grał dla nas. Były to takie sympatyczne, tonalne brzmienia, powiedzmy może bardziej modalne niż tonalne. Nie było żadnej tonacji, ale były jakieś modi, jakieś grupy dźwięków, wokół których to się wszystko działo. Znakomita atmosfera, piękny utwór. Przy okazji mogliśmy się opalić trochę, więc było to miłe jurorowanie. Nie w zamkniętej sali, nie w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, ale na świeżym powietrzu. I w pewnym momencie na scenę wszedł jakiś pan, osoba dorosła, widać było, że to pan w garniturze, który podszedł do pianisty, zdjął mu ręce z klawiatury i powiedział, że bardzo państwa przeprasza, bardzo nas przeprosił za to karygodne wydarzenie, że wobec winnego zostaną wyciągnięte na uczelnię konsekwencje. Byliśmy zaszokowani, o co chodzi? No i okazało się, ten pan się przedstawił, powiedział, że jest pracownikiem uczelni warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej na Okulniku, no, gdzie ja też studiowałem. Szok. Wtedy natychmiast zareagowałem, wyszedłem, no miałem prawo, byłem jurorem, wyszedłem na scenę, poprosiłem tego pana, żeby zszedł ze sceny i powiedziałem do wszystkich, że bardzo, ja z kolei przepraszam za ten incydent i za tego pana, który tutaj przerwał znakomity, piękny koncert, nie ma do tego żadnych praw, jest to działalność artystyczna, która musi cieszyć się wolnością i nie ma mowy o tym, żeby wobec kogokolwiek zostały wciągnięte jakieś konsekwencje.
każdy dźwięk zawiera swój naturalny szereg harmoniczny, prawda? No takie to są moje ulubione instrumenty dla siebie samego, ale właśnie w składach bardzo lubię grać z muzykami grającymi na innych instrumentach, reprezentującymi zupełnie inne światy, bo ja w tamtych światach też przebywam. Nie mam w ogóle żadnego problemu z, prawda, no jest to całkiem naturalna dla mnie historia. Oczywiście te instrumenty są, one gdzieś odwołują się do różnych tradycji i to w sensie geograficznym, jak i historycznym. Ja to bardzo lubię takie odniesienia. To są odniesienia w instrumentarium i też odniesienia w sposobie gry. To znaczy, grając na instrumencie, no, lubię grać, nie gram jakiegoś jednego, nie gram określonego gatunku, prawda? Nie jest to folk, nie jest to muzyka, prawda, jazzowa, muzyka dziwna, ekscentryczna i taką też muzykę grywam właściwie od lat. Wszechstronny muzyk i im dłużej się spotykaliśmy, tym bardziej wiedziałem, że to jest partner, w którym będę w przyszłości robił muzykę po prostu, wspólnie robił muzykę. Thank you.
Rzeczywiście, każdy dźwięk ma swoje życie, prawda? Jest, rodzi się, prawda? Trwa, zamiera. Żadnej filozofii jakiejś szczególnej dźwięku takiej no, nie mam, nie posiadam też gdzieś oczywiście prowadziły mnie spotkania. Studia muzyczne, kompozycji w Warszawie, ale też spotkania z jakimiś świetnymi nauczycielami, kompozytorami. Wspomnę tutaj Johna Cage'a, Karl-Heinza Stockhausena, ale przede wszystkim spotkania właściwie z ludźmi, którzy też mnie kształtowali, czyli przyjaciele. Oh,
jeśli zaczynamy słuchać świata, rzeczy stają się mniej wyraziste, bardziej dostrajamy się do świata właśnie poprzez to słuchanie i też pewne argumenty, znaczy spory przestają wtedy istnieć. Można słuchać rozmów ludzi jako pewnych intonacji, rodzaju gry, jakiejś mowy, która może być nisko, potem może iść sobie coraz wyżej i coraz wyżej, i ten diapazon wtedy staje się bardzo wysoki, a właściwie nie musimy słuchać naprawdę tak tego treści, tej wypowiedzi, ale słyszymy jej emocje i słyszymy jej dźwięk. Więc muzyk jest kimś takim, kto potrafi zharmonizować różne światy. No dzięki temu, że dzięki intuicji, dzięki temu, że ma większy kontakt z samym sobą, bardzo czy z samą sobą, że jest wrażliwy na to, co dzieje się w sferze wyobraźni, w sferze wyobraźni, marzenia, snu również. Jeśli ktoś jest w stanie przyglądać się swoim snom, obserwować sny, wtedy też może inaczej trochę postrzegać świat. Świat nie ma takich konturów, które polegają na tercium non datur, prawda, że takim logicznym aksjomacie, że nie ma trzeciej możliwości. Jak najbardziej. Co wokół. Mi się wydaje, że tak, muzyk, to jeśli weźmiemy kompozytora, kompozytor to taka bardziej, to jest taka antena, którą świat wystawia w kierunku nieznanego i ta antena odbiera przeróżne impulsy i to przetwarza na coś, co jest przenoszone przez praktykę słuchania, wyobrażania sobie muzyki. Wiem z doświadczenia, prowadzę warsztaty dźwięku, prowadzę warsztaty, jak powiedziałem, oddechu, głosu. Z doświadczenia wiem, że trudno sobie wyobrazić często ludziom to, że można jakiś dźwięk zapamiętać. Dlatego proszę ludzi, żeby na przykład kogoś, żeby mówił swoje imię, a później chwilę milczymy i słuchamy tego powidoku, tego dźwięku. Dźwięk można słuchać, jeszcze słyszeć bardzo, bardzo długo po jego, no, wybrzmieniu.
dziękujemy. Przynosiłem, zrobiłem taki instrument, nie wiem, ktoś to nazwał instrumentem ciszy, prawda? Była to taka jakaś ramka. W tej ramce były drewniane takie sztabki, z tym, że były one równe. Nie były one takie, prawda, że coraz większe, coraz mniejsze, tylko były równe sztabki i te sztabki poruszały się za dotknięciem palca, poruszały się w jedną i drugą stronę. I tak naprawdę właściwie nie było nic prawie słychać. Chyba, że do tego mikrofon kontaktowy dołączaliśmy i wtedy był taki wiatr, taki... Mietkowi się przydarzają różne sytuacje w życiu. Po prostu jego styl, jego sposób bycia, a również jego pomysły artystyczne prowokują niektórych ludzi, no powiedzmy o takich, którzy nie są w stanie zaakceptować czy zrozumieć pewnej inności i wędrującej wyobraźni Mietka. Tutaj chodzi o to, że artysta chce być suwerenny, mieć ten własny środek wyrazu. Ale on wówczas, jeżeli nawet to osiąga, jest niekomunikatywny, jest niezrozumiały, dlatego że znajduje się gdzieś pomiędzy tymi sztampowymi postaciami muzyki, które funkcjonują. Właśnie, więc to jest ten podstawowy problem. Jesteśmy jakby rycerzami tej, wiesz, muzyki. Kawalerami. Znaczy, jak każdy z nas się czuje pewnie w pełni w sobie skupiony, żeby sobie wyobrażać sytuacje muzyczne, który chce być on sam twórcą. On twórczy przez inspirację, ale żeby decydować o tym, co się na przykład stanie w tym miejscu muzycznym. Teraz, jeżeli artysta chce uprawiać swoją własną sztukę muzyczną, to siłą rzeczy, nie mieszcząc się w tym, co jest tą potoczną rzeczywistością, staje się mało komunikatywny. Ale robi swoje. Tak. Można oczywiście abstrahować od tego, co na zewnątrz i jakby próbować zachować jakąś niezależność, być sobą. To oznacza, że kultura jest rozpęknięta, rozpęka się na wiele części. Mamy nie tylko podział na muzykę popularną i muzykę, dajmy na to, poważną, artystyczną, tak, tą niekomercyjną, ale ta artystyczna też się rozpada na wiele różnych... No i tamta również się rozpada. ...części. Mimo tego, że wszystkie te gatunki muzyki jakby ogłaszają, że one odtwarzają muzykę XVII wieku, albo odtwarzają organum, prawda, Perotinusa, to jednak ci ludzie tworzą muzykę współczesną, bo oni są właśnie tu i teraz to pokazują, wiesz. A oczywiście myślę o tych różnych gatunkach muzyki, które jakby twierdzą, że one są z XII wieku, a to wszystkie te gatunki, które są uprawiane, to po prostu jest muzyka współczesna.
W sensie? W tym sensie, że jest współcześnie uprawiana. Współcześnie uprawiana. Ale cały czas się dzieje taka jakby energia tego wspólnego działania i to jest tu i teraz, w tym momencie. No, że to się dzieje teraz, w związku z tym każda muzyka jest współczesna. O, to jest właśnie to. Dla mnie grupy kawalerowie Błotni, tego właśnie typu muzykę, którą gramy w tej grupie, jest taką próbą przełamania pewnej hermetyczności, która powstaje na skutek sytuacji kulturowej, o której mówiłem. To znaczy ja swoją własną muzykę uprawiam, ale ona jest dość hermetyczna. I rozchodzi się w obrębie takiej kastali, takiej kastali artystów, powiedziałbym. Tak, wąskiej niszy. Tak, tak. Natomiast muzyka improwizowana oraz ta swobodna improwizacja, która próbuje nawiązać do naszych tradycji, czy to muzyki klasycznej, czy do ludowej, czy do każdej innej, tak. Jest właśnie taką próbą przełamania tej, dla mnie, tej bariery. To znaczy ja próbuję być tutaj sobą, współczesny, nowoczesny, a jednocześnie nie tracić źródeł, swych korzeni, do tego skąd się wziąłem, to znaczy skąd ta muzyka moja własna się jakoś wywodzi. No ona ma swoje korzenie poprzez cały proces kulturowy, gdzieś właśnie w początkach muzyki europejskiej. To jest dla mnie ten kontekst. To nawiązanie do Chopina czy do Szymanowskiego jest próbą twórczego powiązania tego współczesnego języka dźwiękowego z tradycją. Nauczycielami byli Cage, Hausen, Feldman, którzy zwracali uwagę ogromną na to, jaką rolę gra dźwięk do ciszy. Jaka jest relacja tego dźwięku do ciszy i dzięki temu ja tak przynajmniej czuję, że dorośliśmy, jak mówię tak, że wyrosłem razem pewnie w tym pokoleniu, w którym nauczyliśmy się uważności na dźwięki. Uważności na to, że właśnie one istnieją. Ta uważność jest dla mnie bardzo istotna w tym naszym graniu. Ta wrażliwość na szczegół, na dźwięk właśnie. Może mniej interesuje nas forma, dramaturgia, która jest bardziej skazana na żywo, ale jeżeli jesteśmy na przykład w jakichś mniejszych podgrupach, też działamy. To jest po pierwsze właśnie ten szczegół, detal dźwięku, brzmienia, faktury, ale też ta wzajemność. Gra się coś, dlatego że ten partner zagrał coś wcześniej, takiego, a nie innego. I stąd to trochę jest jak w dyskusji, jak w debacie, dochodzi się do konkluzji, do jakiejś wiedzy w procesie, w wspólnym partnerskim takim procesie. Czyli taki, z jednej strony mamy takiego, taki archetyp kompozytora, który komponuje świat, to jest taki wielki kompozytor, wielki stwórca, można powiedzieć, to jest wielki kreator. To takiego kreatora widzieli też kompozytorzy. Nie wiem kto, Haydn, Józef Haydn na przykład, który modlił się grając, nie modlił się słowami, ale modlił się dźwiękami, bo się modlił do tego twórcy, który jest takim kompozytorem, który układa świat. No, na pewno w świecie można zaobserwować działalność pewnych takich algorytmów, to, że istnieją takie algorytmy, istnieją proporcje, istnieją pewne modele, takie jakim jest, nie wiem, drzewo, jego pień, gałęzie, liście, cała ta struktura. Również człowiek ma taką strukturę symetryczną i taką zbliżoną do tych, o których mówię. Oczywiście muzyka może być również tonizująca. Uprawianie muzyki samo, śpiew, może być leczniczy, może być uzdrawiający, może redukować stres,
może bardzo szybko powodować złagodzenie jakiegoś niepokoju, prawda? No sam tego wielokrotnie doświadczyłem. Co to jest? Jest, wiesz, do obejrzenia sobie tego i zdecydowania, co można by wziąć z tego, nie? I żeby to jest na rozkręcenie? No. To jest całkiem niezłe. A to jest wasze tutaj? Tak, to jest moje. Wiesz to? Aha. No i ten telefon tutaj. Nie? Tu leży ten telefon na tym. O, wow! To twoje? Masz taki sygnał? To jest sapie, ale w tej chwili jest... To jest sapie! Nie, to jest sapie. Nie, to jest sapie. Nie, to jest sapie. Są rzeczy nieuniknione. I te zdarzenia mają charakter gwałtowny. Taki, że w pewnym nurcie naszego życia, czasami niezmąconym niczym, czy też wręcz jednostajnym, pojawiają się chwile gwałtownych zwrotów. Wiemy już z doświadczenia, że takie zwroty istnieją w naszym życiu i taki zwrot to kontrast w stosunku do tego, co było wcześniej. Jest to pewne stopniowanie, ale moc tego i skala tego kontrastu zależy od tego, jak mocne jest skumulowanie pewnych sił, które działają równocześnie. I jeśli takie rzeczy się zdarzają, to właśnie jest kontrast, czyli jest biało, czarne i wtedy nie ma możliwości wyjścia w sferę tercjum, bo jest tylko tercjum non datur.